gadżet zamontował w samolocie nowy silnik. Mówię ci, to będzie czad. Mam dobry klimacik na testowanie. Będę sprawdzał, czy jest wszystko git. Przelecisz kolejno przez wszystkie chmurki i zobaczymy, czy jest ok. Na radarze zobaczysz, gdzie jest kolejna chmurka. Sterowanko czaisz, strzałka lewa to w lewo, prawa to w prawo. A teraz najlepsze ziom. Dajesz strzałkę w dół, a ten leci do góry. Dajesz strzałkę do góry, a ten opada. Niezła jazda, ale się można przyzwyczaić. Koleś, ładnie ci to poszło. Teraz może luchniemy sobie, co jest w wulkanie. Nigdy nie widziałem. Przeleć nad kraterem. Nie zapiąłem pasu! Spadam!
dnie. Co to będzie? Co się z nami stanie? Lotek zginął. Jakieś straszydła powychodziły z wulkanu. Oj, mo! Witaj! Miło cię znów widzieć. Choć w sumie, to czy tu jesteś pierwszy raz? Czy my się znamy? A, to ty. Mieliśmy rozmawiać o młotku. Znaczy się, lotku. Więc z tego, co pamiętam, to od małego był, no tak, wypadek miał. Straszna sprawa. Ale do rzeczy. Kolega kangur nie ma czasu na pogawędki. Trzeba mu pomóc. Musimy go uratować. Zastanówmy się. Już wiem. Tu zaraz za mną jest przejście do wnętrza wulkanu. Dawno nieużywane. Otwarcie bramy to już prosta sprawa. Trzeba tylko zdobyć 4 artefakty rozrzucone to tu, to tam, jeśli dobrze pamiętam. Zdolny jesteś, poradzisz sobie. Dla mojej pewności przejdziesz kilka testów. Udaj się na plac treningowy i wróć ze świetlikiem. Aby podskoczyć, naciśnij skok. Aby podskoczyć wyżej, naciśnij skok 2 razy. Naciskaj wielokrotnie atak 1 i rozbijaj beczki. Teraz musisz przeskoczyć na drugą stronę i jednocześnie rozbić beczki. Naciśnij skok, a potem atak 1. Nie zapomnij trzymać strzałki do przodu, żeby maksymalnie wydłużyć skok. Naciśnij atak 2, żeby się szybko przemieścić. Podskocz pod pajęczyną. Złapiesz się jej automatycznie. Naciśnij skok, żeby puścić się pajęczyn. Widzisz ten blok skalny z uchwytami? Możesz go chwycić używając przycisku akcji, a następnie pchać lub ciągnąć. Po drabinie wejdziesz używając skoku. Naciskając skok, a potem atak 2, możesz rozbić rzeczy, które znajdują się pod tobą.
Bierz dynamit, rzucaj używając rzut. Naciskając przycisk akcji, możesz automatycznie wybierać cel i przemieszczać się dookoła niego w lewo lub w prawo. Schowany jest w roślinie. Użyj atak 1, żeby go obudzić. Brawo! Wracaj z powrotem do wioski. Świetlik podąży za tobą. Brawo! Udało się! Pokonałeś złe moce dzięki tobie i twojej odwadze. Wioska jest uratowana! Co ja mówię? Cała planeta! Jak zwykle przesadzasz. Przecież to jest dopiero początek podróży. O, przepraszam. Chyba się pospieszyłem. Zatem, mój drogi, aby zdobyć pierwszy artefakt Ziemi, musisz odwiedzić ogrody życia. Pamiętaj o zbieraniu duszków lasu. Będą nam bardzo potrzebne. Bez nich nie będziemy mieli wystarczającej mocy, aby wykorzystać artefakty. Wystarczającą ilość uzyskasz, kiedy na ekranie zielony pasek wypełni całą przestrzeń dookoła poszukiwanego artefaktu. No widzisz, czasem potrafisz coś konkretnie powiedzieć. Ciągle muszę go pilnować. Thank you.
Thank you.
dobrze? Masz już pierwszy artefakt. Masz już wszystko, co jest potrzebne, żeby umieścić pierwszy artefakt w bramie. Uwaga! Teraz trochę magii. Wspaniale! Pierwszy artefakt jest już na swoim miejscu. No, no. Ten kapłan to coś tam jednak potrafi. Raz na 100 lat coś mu się uda. Twoim kolejnym celem będzie wichrowe wzgórze. Co mi przypomina, że przecież ty się tam nie dostaniesz. Zaraz. A może umiesz się już teleportować? Aha, to nie ty. Ty musisz mieć paralotnię. A zgadnij, kto ją ma? Po raz kolejny pokazujesz, że jesteś niekompetentnym kapłanem. Skąd ten biedny kangurek ma wiedzieć, kto ją ma? Ja ci powiem. Idź do gadżeta. Chcesz paralotnie? Zasady są proste. Będzie twoja, gdy wygrasz ze mną wirtualny wyścig. Wyścig ma bardzo proste zasady. 3 okrążenia wygrywa najlepszy. Chwilowe przyspieszenie uzyskasz na zielonych polach. Uważaj na przeszkody. Na miejsca? Gotowi? Start!
Nie wiem, jak to możliwe, ale wygrałeś ze mną! Nie wiem, jak to możliwe, ale wygrałeś ze mną! Zgodnie z umową dostajesz paralogię. Aby jej użyć, naciśnij przycisk akcji podczas skoku. Przelecisz, już będziesz miał niemal w zasięgu ogona artefakt wiatru. Myślałem, że mnie nic już nie zadziwi, ale kangur na lotni? Ciekawe, co będzie dalej. Prawdę powiedziawszy, to jestem kapłanem. Takie rzeczy powinienem wiedzieć. Ty to się dziwisz wszystkiemu. Naprawdę nie wiem, jak to się stało, że zostałeś kapłanem. Gdzie tacy się rodzą? Bla, 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 bla. No już dobrze. Jak pewnie wiesz, droga do Wichrowego Wzgórza jest za wiatrakiem. Ale się natłumaczyłeś. Thank you.
Dobrze. Masz już artefakt wiatru? Masz już wszystko, co jest potrzebne, żeby umieścić artefakt w bramie. Uwaga! Teraz trochę magii. Jakieś czary mary. I znowu mu się udało. A punktujesz u mnie. Jesteś niemiły. Ja naprawdę się staram. Następny przystanek to wyspa wodospadów. Jak ty się tam dostaniesz? No nie wiem. Co o tym myślisz? Zresztą już wiem. Motorówka. Poszukaj motorówki. Ja nic nie mówię. Dzisiaj mam urlop. Znamy się już na tyle długo, że przyznam ci się do czegoś. Tak, to ja jestem tym sławnym instruktorem sportów motorowych. Teraz jest dobry moment, żeby się nauczyć czegoś nowego. Przepłyń przez specjalnie wytyczoną trasę. Pierwszy etap jest prosty. Dla przypomnienia zbieraj śruby. Dzięki nim, gdy wciśniesz przycisk akcji, twoja motorówka będzie mogła poruszać się przez chwilę nieco szybciej. Na radarze zaznaczony jest kolejny cel.
Dotarłeś do drugiego etapu. Nieźle. Teraz będzie nieco trudniej. To już praktycznie koniec. Jednak tym razem jest naprawdę bardzo trudno. Zbieraj i wykorzystuj wszystkie śruby. Gratuluję, udowodniłeś swe umiejętności na wodzie. No, może to nie pływanie na okręcie żaglowym, ale nieźle. Nielichy z ciebie, wilk morski. Teraz wskocz do motorówki i w drogę na wyspę wodospadów. Nie zapomnij o duszkach. Ostatnio to deficytowy towar. Tutaj muszę się zgodzić z tym. Tym na dole. Szukaj duszków.
Thank you.
Ja!
Artefakt wody już jest nasz. Masz już wszystko, co jest potrzebne, żeby umieścić artefakt w bramie. Uwaga! Teraz trochę magii. Trzeci artefakt już jest na swoim miejscu. To już praktycznie wszystko gotowe. Przypominam, że potrzebny jest jeszcze jeden. Ty nigdy tego nie pamiętasz. Co za kapłan? Przypominam, wioskę zaatakowały potwory. Ty tylko byś panikował. Zbij się w powietrze, to najdroższe oddziały. No dobra. Idź do gadżeta, on już coś tam szykuje. Ja tymczasem odpocznę sobie. Może się ukryję, albo się nie ukryję, a może jednak się ukryję. Tak, tak, tym razem się zgadzam, schowajmy się. Dobrze, że jesteś. W końcu mi się udało. Jak wiesz, ceny ropy ostatnio strasznie podskoczyły. Przerobiłem silnik samolotu i teraz jest zasilany gazem. Będzie tanio i ekologicznie. Wioska jest w ciągłym stanie zagrożenia, więc dodałem uzbrojenie. Użyj któregoś z ataków, aby strzelać. Teraz szybko do samolotu. Niech się odezwie w tobie instynkt wojownika.
Czuję, że moment otwarcia bramy już blisko. Nie wiem, czy wiesz, ale nasza studnia nigdy nie miała wody. Wyschnięta. Taka biedna jest. Nawet bym powiedział, tak mi jest jej trochę żal. Wiesz, chyba naturalne, że skoro w studni jest ogień, to woda wyparowała. Nie potrafisz logicznie myśleć. Co ty byś beze mnie zrobił? Strach pomyśleć. Dobrze, że zawsze jestem w pobliżu. Mam prośbę. Wskocz do studni i sprawdź, co tam się dzieje. Jeśli mnie pamięć nie myli, to jest tam... Tak. Ten artefakt ognia. Zdobądź go, a potem szybciutko wracaj do mnie. Thank you.
Thank you.
ognia jest ostatnim, który potrzebowaliśmy. Uwaga! Teraz trochę magii. A może jest jeszcze jeden? Policzmy. Artefakt ziemi, wody, wiatru i ognia. To cztery. Czegoś mi tu brakuje. A, no tak. Przecież brama jest jeszcze potrzebna. Miejmy nadzieję, że jest. A, no przecież cały czas tu była, dobrze. Więc... Bramo, otwórz się! Tak. Bramo, otwórz się. Udało się! Dotarłeś do mnie! Wypas, bo już tak mi się tu gorąco robiło. Tu gdzieś w pobliżu jest ognisty koleś. Na luzaka go pokonasz i mnie uwolnisz. Błagam! Thank you.
Ciebie. Teraz to już luzik jest! Wioska uratowana! Wszyscy są happy! Luzik! Gratuluję, dzielny kangurze, gratuluję! Jestem z ciebie dumny. Wspaniale! Jesteśmy uratowani! Lotek jest uratowany! Kangurze, dowiodłeś, że potrafisz pomóc naszej wiosce!